Cześć z tej strony, Milena. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny mój podcast, trzeci już podcast. Będę tak odliczała e, je. To znaczy, będę odliczała, wiecie, numerki tych podcastów. Tak chyba będzie łatwiej, bo później, jak już będzie ich coraz więcej, e, to może, wiecie, fajnie będzie mm, je tak odliczać. Ostatnio tyle tematów mi się w głowie kołacze, by Wam je przedstawić, że finalnie zgłupiałam i nie wiedziałam, o czym chcę powiedzieć w tym podcaście. Nie chcę szprycować Was definicjami i umoralniać, a tematy będą naprawdę bardzo życiowe na tym koncie. Takie opowieści różnej treści. I właśnie też zastanawiałam się, jak nazwać ten... Ten podcast, ale chyba takie najbardziej proste, najprostsze rozwiązania są chyba najlepsze i po prostu nazwę go nadchodzą zmiany, bo zmiany nadchodzą u mnie w pracy. Tak, taki jest fakt. Póki co pracuję na popołudniową zmianę. Ale niebawem będą nas przenosić na poranną. Po prostu likwidują naszą zmianę. I teraz, tak, nie wiemy tak naprawdę, czy będą nas zwalniać, czy będą nas przenosić. Nie wiemy nic. W ogóle, wiecie, co ostatnie dni były dla mnie dosyć stresujące. Kilka dni nie wiedziałam, co się w ogóle wydarzy, bo to, że będzie zebranie, to było wiadomo, Powiedzmy, dowiedzieliśmy się we wtorek, że zebranie jest w piątek, i wyobraźcie sobie, co się działo ze mną, co się ze mną działo przez tych kilka dni, o czym ja w ogóle myślałam, w ogóle ile myśli biegało w mojej głowie, od tych dobrych po te gorsze. Tak, wiem, że to jest niezdrowe. Ale człowiek myślący i należący do tej grupy ludzi wysoko wrażliwych odczuwa trochę mocniej i czasami nawet wymyśla sobie różne rzeczy. Staram się nad tym panować i pracować bardzo mocno i myśleć pozytywnie mimo wszystko, ale rzeczywistość jest zgoła inna. Bardzo dużo bodźców jest na zewnątrz, szczególnie teraz, gdy to, co się dzieje na świecie, jakie czasy mamy po prostu niepewne, to też nas dodatkowo jakby utwierdza w przekonaniu, że nie jest najlepiej. Wielu ludzi też nie jest pozytywnych ostatnimi czasy, dlatego też wiadomości, które dostaliśmy, na tym zebraniu były takie 50-50, bo niby fajnie, że będzie poranna zmiana od 6 do 14, ale z drugiej strony było kilka negatywów. Ze względu właśnie na te negatywne rzeczy, prawdopodobnie mało osób, jak nie wszyscy, odejdą z pracy. Ja przejdę, bo nie mam, wiecie, dzieci, nie muszę się wymieniać z partnerem pracą. By móc sprawować opiekę nad dziećmi, może też być inna praca, której się lekko obawiam, ale te szczegóły dla mnie nie są aż tak ważne. Możemy po prostu wykonywać inne obowiązki niż te, które dotychczas jakby wykonywaliśmy w laboratorium. Mogą nas po prostu oddelegować na inny dział. Czy to na magazyn, czy na jakiś inny, gdzie będzie zapotrzebowanie, bo to jest jakby nie było likwidacja naszego działu. I yy, powiedzmy, w laboratorium poranny yy, shift, czyli poranna zmiana, jest pełna, jest full tych pracowników, więc tak naprawdę. Nas wcale nie muszą tam trzymać, wcale nie muszą e, trzymać w tym laboratorium, tylko może być to też tak, że będziemy gdzieś m, po, jakby, firmie na różnych działach y, oddelegowani. Y, ja chcę przejść, y, bo, bo też wiecie, no, dla mnie to jest tylko y, zmiana. Zmiany. Nie mam jakichś, tak jak już mówiłam, wielkich obowiązków, a chcę zatrzymać ten kontrakt. Chcę po prostu się tego trzymać póki co. Dla mnie też ważne jest to, co zbudowaliśmy z ludźmi, z którymi pracowaliśmy na co dzień. Dobrze nam się pracowało, naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie, kto zostanie, jak będziemy się dogadywać z nowym teamem. I ja jestem raczej osobą empatyczną, ale i też wrażliwą i zżywam się szybko z ludźmi, z ludźmi, którzy zawsze byli skłonni do pomocy, zawsze okazywali mi sympatię. Słowem, czułam się lubiana w pracy. Coś się kończy, ale i też coś zaczyna. To się zwie życie. Nie tracę dużo wybierając ten poranny Shift, bo pieniądze to rzecz nabyta i tutaj większość z osób, które zrezygnują, to zrezygnują właśnie ze względu na pieniądze. Dla mnie to nie jest aż tak wielki problem, bo nie tracę ich aż tyle. Są też osoby, których na przykład żony czy partnerki nie pracują i to na nich spoczywa odpowiedzialność zarabiania na utrzymanie. Oni też prawdopodobnie odejdą. Gdy zmienia się sytuacja, to jednak nie mają wyboru. Od stycznia do marca, a nawet kwietnia jest martwy sezon, jeśli chodzi o pracę w Anglii, w której mieszkam. Często są to cięcia budżetu, i firmy decydują się na różne kroki w zatrudnianiu. Czasami swoimi decyzjami powodują, że ludzie rezygnują sami, po prostu odchodzą z pracy. Ja mam kontrakt, czyli umowę o pracę. Miejmy nadzieję, że jeśli przyjmę warunki firmy, to będę miała stabilizację, przynajmniej na jakiś czas. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo kontrakt właściwy kończy mi się w marcu i firma wcale nie musi mi go przedłużać, ale ze względu na to zebranie, które było, no tutaj tak jakby nie było to powiedziane wprost, ale moi kompani w pracy, moi kompani w tej pracy zrozumieli w ten sposób na tym zebraniu, że menadżer powiedział że tak, jakby, znaczy on nie powiedział tego wprost, ale oni to zrozumieli, że jakby mamy wypowiedzenie. Mamy wypowiedzenie z pracy w tym momencie, i po tym jak przejdziemy na, czy przed tym jak przejdziemy na poranną zmianę, będziemy mieli drugą umowę czyli ta, która, która obowiązywała nas, zostanie zastąpiona nową. Zrobili nam, likwidując tą naszą zmianę, zrobili nam w ten sposób, że dali nam wypowiedzenie, chociaż nie było to w 100% powiedziane, tylko menadżer prosił, żeby się zapisywać na listę. Kto chce przejść na poranną zmianę. Więc miejmy nadzieję, że my, te osoby, które zostały na kontrakcie, będziemy mogli przejść na poranną zmianę bez żadnych problemów, ale to zobaczymy, bo wiecie, ja tak cały czas mówię, że zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak będzie, ale prawda jest taka, że Anglicy, a mam management cały m, angielski, jakby Anglicy są głównymi szefami firmy. Anglicy mówią, że jest ok, a później ni stąd, ni zowąd y, okaże się, że mogą wymyślić jakiś powód rezygnacji z nas, ze mnie. Oczywiście głęboko wierzę, że tak nie będzie, ale życie jest przewrotne. Jeszcze mam trochę czasu pracy po staremu, chociaż nie do końca, bo już będziemy w nowym miejscu, czyli w laboratorium, ale na dole, ale jeszcze będziemy pracować na popołudniową zmianę. Co prawda, różnej pracy w Anglii jest dużo teraz. Mam wrażenie, że ludzie też nie chcą za bardzo pracować, więc są te oferty pracy i wolne wakaty. Więc nawet jakby coś się stało, to myślę sobie, że znajdę pracę. Jednak nie chcę na ten moment zmieniać, wiecie, kontrakt mi daje też stabilizację. Też myślę o tym, żeby wyjechać do Polski i to też mi daje możliwość takiego wzięcia urlopu spokojnego. Zmieniałam też pracę we wrześniu 2021 i na razie chciałabym tutaj zostać. Nie lubię tak często zmieniać prac, ale jak trzeba będzie, no to trudno, to się dostosuje do obecnych standardów. W ogóle mam mieszane uczucia, bo na spotkaniu menadżer powiedział, że nasza zmiana jest bardzo dobra, ale muszą zrobić jeden team. Widzicie, to jest właśnie taka mentalność angielska taka. Niby fajnie, ale jednak nie wiadomo czy będzie fajnie. Bo są naprawdę bardzo dużo jest różnych głosów. Bardzo będzie mi szkoda, gdy większość zrezygnuje. W ogóle już. Praktycznie większość naszego teamu zrezygnowało. A jeśli chodzi o pracę, to nigdy nie wiadomo, co jest lepsze. Czy praca na kontrakt, czy praca przez agencję. Ludzie pracujący przez agencję muszą szukać innej pracy, chyba że akurat agencja będzie coś miała dostępnego i przejdą do innej pracy. W ogóle, jeśli ktoś zastanawia się, że przez agencję to prace tylko tymczasowe, to nie do końca tak jest. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzu, czy chcielibyście usłyszeć ode mnie o pracach przez agencję w Anglii. Mogłabym taki odcinek Wam nagrać, opierając się o przykłady też moich prac przez agencję, jakie ja miałam przyjemność poznać. Miejsca pracy i w jakich agencjach pracowałam. Myślę, że byłoby to ciekawe, szczególnie dla osób, które, które nie pracowały przez agencje, na przykład tak jak w Polsce. W Polsce te agencje pracy są takie mało już używane jakby bardziej ludzie dostają umowy o pracę, ale dajcie znać. Z miłą chęcią Wam nagram taki odcinek, przygotuję się wcześniej do niego, tak merytorycznie, żeby niczego nie zapomnieć albo niczego nie przeoczyć, i wtedy, wtedy Wam wszystko opowiem. Ja nie mam nic przeciwko osobom, które pracują przez agencję. Nie miałam nic przeciwko. Do momentu, kiedy nie przyszły do nas na początku grudnia 2021 roku dwie dziewczyny polki, właśnie, które są zatrudnione przez agencję. Na początku pracowały na magazynie, więc nie widziałyśmy się zbyt często. Praktycznie w ogóle się nie widziałyśmy. Też się czasami przerwami mijałyśmy i... Co za tym idzie, nie znałyśmy się. Poznałyśmy się dopiero jak one przyszły właśnie do nas, do, do laboratorium na górę. No i nie miałabym nic przeciwko, gdyby nie to, że we dwie po prostu knuły, obgadywały jedną czarną dziewczynę, która była z nami na kontrakcie. Nie wiem, może mnie też. Nie doszło to do mnie, nie wróciło to jakby do mnie, bardziej się skupiło wszystko na, na niej. Bo wiecie, jeśli chodzi o czarnoskórych ludzi, to oni są specyficzni. Ja na przykład nie mam nic przeciwko, żeby z nimi pracować. Ale inni ludzie tak nie do końca nie do końca do tego podchodzą dobrze. I to nie chodzi o rasizm. Po prostu. Czarni ludzie są dosyć specyficzni. Czarnoskórzy ludzie są dosyć specyficzni i trzeba też nauczyć się z nimi obcować. I nie do końca, wiecie, mogą też komuś pasować. Zraziłam się do nich, naprawdę się zraziłam. Przy mnie nawet knuły taki plan, że jak przyjdą w weekend na nadgodziny, to powiedzą tam komuś, co się u nas dzieje na zmianie, że my tak naprawdę sobie robimy, co chcemy, pracujemy, co prawda, bo wszyscy widzą, ile zrobiliśmy i tak dalej, że nie pracujemy wystarczająco szybko dla nich, że w ogóle bo. U nas była bardzo fajna atmosfera w pracy i my sobie rozmawialiśmy, pracowaliśmy, ale rozmawialiśmy, śmialiśmy się, opowiadaliśmy różne dowcipy i ich to chyba bolało. Ich to może bolało, że, że na nich nie skupia się cała uwaga. No, tak mi się wydaje. Było mi bardzo głupio słyszeć o tym, że e, będą e, mówić o nas innym ludziom. Ja oczywiście udawałam, że tego nie słyszę. W ogóle ciężko mi było się do tego jakoś ustosunkować. W ogóle ciężko mi było cokolwiek odpalić, bo nauczyłam się już tutaj w Anglii, że lepiej jak się za dużo nic nie mówi i nie dyskutuje z ludźmi, bo później może się wszystko obrócić przeciwko Tobie. A też tak naprawdę nie wiecie, kim one były. Nie wiadomo, bo może były jakimiś. Jedna wiem, że miała faceta czy męża u nas, który pracował w firmie, ale oprócz tego nie wiadomo kim są dani ludzie, więc lepiej się nie wychylać za bardzo. I nie pracowałyśmy, nie pracowaliśmy chyba wystarczająco dla nich, dla nich dla tych dwóch polek. Moim zdaniem myślały, że zwojują świat, gadając o nas po kątach, a póki co jest tak, że jedna odeszła przed tym, chwilę przed tym, jak ogłosili zmianę, e, zmianę na shift poranny. Możliwe, że po prostu się tego wystraszyła, wcześniej się o tym dowiedziała, e, a ona nie może pracować na rano, więc odeszła, a ta druga jeszcze pracuje. Mówi, że nie wie, że się zastanawia, um, że nie przejdzie prawdopodobnie. Ja nawet nie ubolewam nad tym. Niech sobie przychodzą na nadgodzinę w sobotę, ale niech dają po prostu innym spokojnie pracować, bo mogę śmiało powiedzieć, że odkąd one przyszły, to się zrobił taki trochę kwas w pracy, a nie o to chyba chodzi. Do grudnia właśnie do momentu, kiedy te dwie dziewczyny do nas nie przyszły, ja byłam, ja byłam jedyną polką, sama. Skumałam się z ludźmi, z którymi zaczynałam pracować, bo wszyscy zaczynaliśmy pracować razem, bo od września otwierali nasz ten, tą zmianę popołudniową. I był spokój. Były małe schody po drodze, jakieś dziwne przypadki, ale nie było kwasów. W większości byli u nas Anglicy, jeśli chodzi o pracowników dwie czarnoskóre dziewczyny ja i dwóch chyba Pakistańczyków tak, chyba, chyba dwóch. W sumie zaczynało nas 12 osób. Po kilku miesiącach, powoli Anglicy zaczęli rezygnować z pracy. Jednego wyrzucili, bo miał jakąś tam szemraną przeszłość, a nie zgłosił tego. Kolejny odszedł, bo miał mamę w szpitalu. Jeszcze kolejny, bo mu właśnie ciemnoskórzy ludzie nie pasowali. Bo oni są powolni, oni są naprawdę specyficzni. Kolejne osoby rezygnowały, dlatego że za dużo zarabiali. Im się więcej zarabia tutaj w Anglii na miesiąc, tym większy podatek zabierają, państwo zabiera. I tak jak we wrześniu zaczynaliśmy wszyscy na kontrakt w 12 osób, to, ta, to w grudniu zostaliśmy w czwórkę: jedna osoba na magazynie, a trzy yy, u nas tam w laboratorium na, na górze. Mówię o kontraktowych osobach. Dlatego też zaczęli dodawać do nas osoby z agencji, tak, żeby było więcej pracowników, żeby ta praca, wiecie, szła jakoś bardziej płynnie, bo w trzy osoby za dużo to my byśmy nie zrobili. Powiem Wam szczerze, że praktycznie wszyscy odeszli. I ci, którzy są teraz z nami, prawdopodobnie za dwa tygodnie odejdą również. Z różnych powodów właśnie, bo mają dzieci, bo nie chce im się wstawać rano, bo też są tacy ludzie. Powiedziałam jednemu Portugalczykowi, powiedz w agencji, że chcesz pracować popołudniami, to ci znajdą jakąś pracę. A on na to, to ja chcę sobie wybierać pracę, a nie żeby agencja wybierała mnie. Wiecie, takie jest też podejście ludzi, i, i tego, tego też nie zmienimy. Ludzie też chcą sobie właśnie mieć wpływ na to, jak, w jakiej pracy pracują, a nie tak, że ktoś po prostu będzie im narzucał. Pokazał mi też wiadomości z różnych źródeł, ile dostał ofert pracy. Tak więc, praca nadal jest dostępna, tak jak mówiłam. Tylko, że ja nie chcę stracić kontraktu i to jest główny powód e, mojego pozostania. E, tak jak mówiłam, ja nie chcę stracić kontraktu, dlatego zostanę i zobaczę, jak będzie dalej. Zawsze mogę zrezygnować, a obecnie pracę na kontrakt bardzo ciężko jest dostać. I to taką lekką pracę, bo nie ukrywajmy tego, że nasza praca była naprawdę bardzo fajna. Ja w ogóle nie czułam, że idę do pracy. Oczywiście czułam pod tym kątem, że wychodzę z domu e, i tak dalej, ale nie czułam tego, nie, nie przychodziłam jakaś bardzo umęczona z pracy. Tak, była to bardzo, bardzo lekka praca. Cieszę się też, że ze mną na e, poranne zmiany zostaje chłopak, z którym trzymamy się od samego początku. I śmieję się, że jesteśmy jak Bonnie i Clyde. On jest w moim wieku. Od samego początku dobrze się dogadywaliśmy. Dobrze nam się razem pracowało. Zaczynaliśmy pracować razem. W zasadzie we trójkę jeszcze był jeden chłopak, taki młodszy, ale on już po nowym roku nie wrócił do pracy. Pojechał, wyjechał po prostu w grudniu przed świętami do siebie, do Hiszpanii do domu i już nie wrócił. Także niestety, ale zostaliśmy w zasadzie z naszego teamu we dwójkę. Po jakimś czasie okazało się, że ma również żonę Polkę. Jestem wdzięczna, że los postawił mi na drodze w pracy naprawdę dobrego człowieka i że on ze mną przechodzi na poranną zmianę. Oczywiście miał też problemy z tym, że nie wie, czy będzie mógł wstawać na rano, nie wie, jak długo będzie pracował na rano, tam coś przebąkiwał, że rozgląda się za czymś, ale ja naprawdę się cieszę i dla mnie. Osobiście jest najważniejsza atmosfera, najważniejsza chyba w pracy, bo nawet praca może być niefajna, nie ale przychodzisz do tej pracy, bo tak naprawdę masz fajnych ludzi wokół i aż ciężko ci jest z nich zrezygnować, bo, bo ty chcesz tam przychodzić właśnie ze względu też na tych ludzi. Trochę obawiam się tego, jak to będzie. Może być różnie, bo głosy też różne. Różne są. Ja jestem pewna, że nas zostawią, ale tutaj naprawdę niczego nie można, nie można być pewnym. Niby rozmawiałam z superwajzorem, ten, który jest z nami. I on powiedział, że powinni nas zostawić jako key workers, czyli kluczowych pracowników, bo nie ma sensu, żeby nas dawali na przykład na magazyn. Na pewno dam Wam znać, jak to wszystko się hmm, zakończyło, czy, czy jak to wszystko w ogóle hmm, będzie, bo to, tak jak już mówię, to jest wielka niewiadoma. Śmiać mi się chce, bo taka jedna jeszcze właśnie czarnoskóra dziewczyna, która póki co z nami jeszcze jest, nie wiadomo, czy ona z nami przejdzie, bo ona bardzo daleko mieszka od miejsca pracy. Ona powiedziała ostatnio, no, dopiero wow, dopiero teraz uświadomiłam sobie, że zostaliśmy w trójkę od samego początku, tylko my przetrwaliśmy. No, przetrwaliśmy. Ale z, jakiej, z jakim to będzie skutkiem tego nie wiem. Wiecie co, jest dużo plusów tego, że będziemy na porannej zmianie. Ja się przestawię trochę na poranne funkcjonowanie, na poranne wstawanie. Przez 100 dni będą dłuższe. Praca będzie szybciej, jakby leciała, bo do 12, do 12 to pewnie nam bardzo szybko zleci. Ja kiedyś pracowałam. W takich zmianach od szóstej do drugiej, ale to było trzy albo cztery miesiące. W ogóle mieliśmy wtedy bardzo crazy czas z moim narzeczonym, i. No i tak po prostu szybko nam bardzo zleciało, że ja nawet nie mogłam celebrować tego, wiecie, tego, tego że tak szybko przychodzę do domu, że o drugiej już jestem po pracy. Ale o tym wam powiem chyba wtedy, kiedy będę wam nagrywała odcinek mm, z moimi pracami agencyjnymi, bo to była praca przez agencję, więc, więc parę słów wam o tym powiem. Kolejny plus to jest też taki, że wiecie, będę miała piątek już po prostu po południu, już będę miała wolne i już będę mogła się cieszyć weekendem, Poza tym też zakupy. Ja zakupy przeważnie robię w piątki. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi łatwiej jest robić te zakupy w piątki, bo wtedy też sobotę mogę sobie czy jechać na pocztę, czy jakoś inaczej spożytkować. A teraz pracując na popołudniowe zmiany do godziny 22.00. To po pracy jadę do sklepu, robię zakupy. Dobrze, że tutaj sklepy są niektóre też do 24 otwarte. Więc ja spokojnie sobie zrobię zakupy. Jestem w domu, jest 24 i tyle mam z piątku w zasadzie, że, że zostaje mi tylko sobota, niedziela, ale przynajmniej mam zakupy zrobione, że, że wiecie, w sobotę też mogę sobie jechać do polskiego sklepu i nie zastanawiać się, że muszę zakupy jeszcze jakieś robić, więc to będzie na plus. Kolejną sprawą na plus jest to, że mój narzeczony nie będzie musiał po mnie jeździć po pracy, bo w tym momencie on po mnie przyjeżdża, bo ja już nie mam czym wrócić do domu. Będzie mnie tylko zawoził na szóstą, a i on i tak codziennie wstaje o piątej rano. Przez tych kilka miesięcy codziennie po mnie przyjeżdżał, chodził w niewyspany, przemęczony, bo wracał do domu, była godzina tam dwudziesta trzecia, czy czasami nawet jak, się, jak zasnął, była dwudziesta czwarta i o piątej rano musiał wstawać. Także to dla niego będzie też ułatwienie. Po co ja wam to wszystko mówię? Może dlatego, żeby samej sobie uzmysłowić, że więcej jest plusów w tej całej sytuacji niż minusów, a może sobie to tylko tak tłumaczę. Głośno, żeby, żeby bardziej być, wiecie, pewną, że to jest jednak dobre stanowisko. Są obawy, naprawdę, głównie o to, co się wydarzy, gdy będzie jedna zmiana. U nas na południowej zmianie nikt nie chciał pracować żaden menadżer, więc byliśmy sami z superwajzorem, który wpadał do nas co jakiś czas i wypadał. Dlatego może też te dziewczyny widziały to, że u nas nikogo praktycznie nie ma na popołudniowej zmianie. Było, niby było fajnie, bo było spokojnie. Nie chodzili ludzie, wiecie tak jak to jest zawsze na porannej zmianie, ale właśnie one bardzo się skarżyły na to, że my sobie chodzimy, jak chcemy, chociaż nie chodziliśmy jak chcemy, bo pracowałyśmy, pracowaliśmy, ale... No dla nich ja nie wiem o co one walczyły, naprawdę nie wiem, czy po prostu sobie nas obrały jako cel do zniszczenia, nie mam pojęcia. Teraz tylko trzeba czekać na rozwój wydarzeń i być twardym, no i pracować, bo o to chyba chodzi. Dziękuję za wysłuchanie mojej przydługiej historii, że byliście ze mną w tej podróży i mi w niej towarzyszyliście. I zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.